Cześć, tu Gosia. Cześć, tu Grzesiek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stworzyć stoisko targowe i co nam jest potrzebne na targach, na konferencjach, żeby móc się wystawić. Jak myślisz? No temat rzeka. Myślę, że stoiska targowe, czy ogólnie zabudowy targowe, to jest taka duża ilość rozwiązań. Czasami jest to zaszufladkowane, że ludzie nie znają po prostu możliwości, nie wiedzą w jaki sposób, co już żeśmy rozmawiali, jak wystawić się na targach, więc jest milion propozycji ogólnie opcji stworzenia takiego stoiska targowego. Przede wszystkim są to stoiska jednorazowe, bo takie możemy nazwać, stoiska modułowe, czy tam można to też nazwać wielorazowe, chociaż nie ma jakiejś takiej nomenklatury ku temu, bardziej używa się jakichś nazw własnych. I firm, które tego typu rzeczy robią, no jest sporo, konkurencyjność na tym rynku jest niemała, ale możliwości jest równie bardzo, bardzo, bardzo dużo i one cały czas ewoluują. To jest fajne, że no są takie sfery, gdzie są tacy klienci, którzy jednak przyzwyczaili się, że chcą mieć takie stoisko i od lat się korzystają powiedzmy z jednego rozwiązania. A najbardziej motywuje do działania to, jak ludzie jednak szukają nowych rozwiązań. No i o tym chyba dobrze by było powiedzieć. No tak, ale czym są generalnie stoiska targowe? Bo mamy stoiska takie, a co wybrać, żeby było najlepsze? No ciężko powiedzieć, tak? Chyba bardziej zależy od tego, kto ma jakie doświadczenie na takich stoiskach i jak często się na takich stoiskach wystawia. Na początku ludzie raczej chyba korzystają ze stoisk jednorazowych. Czyli próbują. Pierwszy raz się wystawiają na targach, robią stoisko jednorazowe. A czym jest to stoisko jednorazowe? Z reguły jest to świadomość klientów, którzy się wystawiają na targach, jest taka, że to jest stoisko, które im, jako osobom, które się tam wystawiają, zajmie najmniej czasu aranżacja jego. Czyli korzystają przede wszystkim ze stoisk czy z ekspozycji, które zapewnia im organizator targów. Czyli kupują rozmiar X, Y, na przykład 3x3 i organizator targów mówi: OK, no to ja ci to ogarnę, będziesz miał zbudowane ścianki, możemy zrobić jakiś logotyp, możemy ci to wykleić. Ty przychodzisz, albo sprzedajesz usługi, albo sprzedajesz produkt, masz tam miejsce, masz od razu ku temu jakąś ladę, no i jesteś. I tak? Myślisz, że ludzie wybierają takie stoiska dlaczego? Dlatego, że nie muszą się o nic martwić, dlatego, że ktoś im to zorganizuje, zbuduje i przyjdą na gotowe? Myślę, że tak, i że tutaj to jest pierwszy raz, jak to robią i nie mają pojęcia, że w ogóle są firmy, które coś takiego robią i myślą, że jak robi to organizator, to może robi to najlepiej i najpewniej będzie po prostu. Stresują się już samym chyba przyjściem na te targi i to powoduje w nich myślenie: dobra, mało istotne co tam jest, ważne, żebyśmy się pokazali, coś tam już będzie stało, ja przyjdę i zobaczymy, jak to będzie. Nie? No właśnie, ludzie często nie mają świadomości, jak może być, bo takie stoiska kosztowo wychodzą bardzo podobnie do stoisk, które mogą używać później przez wiele lat i stworzyć różne inne konfiguracje z tych stoisk, natomiast wybierają po prostu to, co w pierwszym kontakcie dostają za ofertę, nie mając świadomości, co mogą mieć innego, a co mogą mieć innego. Jakie są jeszcze opcje na to, żeby stworzyć sobie zabudowę targową na targach? No właśnie, świadomość tak naprawdę buduje się po tych pierwszych targach. Czyli klient, będąc na tych targach, ja nie mam takich danych, ale raczej jestem przekonany też po rozmowie z naszymi klientami, że oni raczej decydują się na to, co daje przy pierwszej edycji, czy przy pierwszych ich wyjeździe na targi, co robi organizator. Dopiero później, będąc na takich targach, widzą możliwości i zastanawiają się nad tym, że może te targi faktycznie przynoszą jakieś korzyści i warto by było pojechać na inne. Tak? Albo kilka razy w roku, albo może za rok znowu takie same. I wtedy szukają rozwiązań. I sobie zastanawiają się nad tym, mówią, może wielorazowe. Takie, to może jest złe słowo wielorazowe, no ale tak to możemy nazwać. Czyli takie stoisko, które mogłoby im służyć na kilka razy w roku. Tak? Albo na kilku imprezach. To jest jedna rzecz. Później zastanawiają się nad tym, ok, wielorazowe, ale istnieje możliwość taka, że ja się może będę chciał rozbudowywać, może będę miał raz większe, raz mniejsze. I docierają i szukają i mówią, że może jest coś takiego na rynku jak stoiska modułowe. Czyli takie stoiska, które będzie można swobodnie
manewrować rozmiary. Czyli raz mam 3x3, raz mam 3x4,5 i zastanawiają się również na tym, żeby mogli to zrobić sami. Ponieważ już mają jakieś pojęcie, wiedzą ile to kosztuje, wiedzą co jest fajne, żeby wyeksponować siebie jako firmę i zaczynają szukać. I dochodzą do momentu, że modułowość, czyli budowanie stoiska, nawet czy samemu, kolokwialnie mówiąc samemu, czy z wykorzystaniem firm, które postawią takie stoisko, jednak nie chcieliby czegoś jednorazowego. Mhm. Wracając jeszcze do tematu jednorazowych stoisk, też nie możemy szufladkować, że jednorazowe stoisko to jest takie, które tylko daje organizator. Są takie stoiska, które naprawdę wyglądają super, ale to są stoiska, które stawia się raz. Po prostu ich możliwości i budowanie tego jest taką formą trochę nawet sztuki czasami, no i doświadczenia nawet budowlanego jako takiego, tak? Więc to się buduje z przeróżnych elementów, czy drewnianych, czy nawet pewnie bardziej Państwu znanych nawet regipsów i to się stawia. Super to wygląda, bo mamy praktycznie nieograniczone możliwości, ale po takich targach no, tego stoiska już drugi raz nie wykorzystamy. Mhm. Tak? I w tego typu stoiska bardziej jednak inwestują firmy, które chcą zrobić ten efekt wow, chcą stworzyć coś, czego nie stworzą z wykorzystaniem modułowych systemów i to jest fajne rozwiązanie. Tak? A jeżeli oni się wystawiają na przykład wizerunkowo raz na rok, i mają na to jakiś budżet, i tam ma wyglądać to jak $1 000 000 i ma być wysokie na 5 metrów, czy z podestami i z niestandardowymi rozwiązaniami, to tak, są również takie i to też możemy nazwać stoiskiem jednorazowym. Okej, okay. Według Twojej oceny, Twojego doświadczenia, chyba takie pytanie trochę retoryczne, ale je zadam, bo chcemy pokazać klientom różne opcje. Jednak ważne jest to, żeby było stoisko wielorazowego użytku z możliwością rozbudowania, z różnymi konfiguracjami, wraz z tym, żeby można było zrobić coś z tego, z elementów tego stoiska poza targami, postawić w biurze, w firmie. Powiedziałeś o stoiskach jednorazowych, tego już nie zrobimy. Stoiska modułowe mogą do tego służyć, ale co jeszcze możemy, o czym jeszcze możemy powiedzieć innym niż typowa zabudowa targowa, co może służyć jako zabudowa targowa, ale też może być czymś, wyposażeniem biura, sklepu. No właśnie, spora ilość klientów jednak myśli, że systemy targowe to są systemy, które możemy wykorzystać tylko na targach. Mhm. Później szukają ewentualnie systemów jakichś konferencyjnych czy wystawowych i jednak myślenie, że produkty, które można wykorzystać tylko na targach, no nie jest do końca dobre, bo tu mamy przykład choćby produktów, które można by było wykorzystać i na targach, i na eventach, czy nawet w firmie, w swojej siedzibie, tak? Więc te takie myślenie szerokie bardzo mocno, ale to już klient musi być bardzo mocno uświadomiony i musi sobie to planować. Spora jest taka ilość klientów, którzy jednak są odpowiedzialni, mają również osoby odpowiedzialne za organizację takich eventów, targów i one faktycznie dobrze tam myślą nad takimi rozwiązaniami i stosują przeróżne rozwiązania, tak? Więc wracając trochę do Twojego pytania odnośnie, co można wykorzystać, no bardzo wiele rzeczy. To też jest uzależnione od tego, kto i jak chce się wystawić. No tylko też trzeba mieć pewnego rodzaju granice, czy zawsze systemy, które są, już wiemy, że systemy, które są targowe, mogą być systemami, które można by było wykorzystać również na innych imprezach. Tutaj mówimy o modułowych, przenośnych, mobilnych takich systemach targowych, reklamowych. Ale też trzeba spojrzeć w drugą stronę, czy warto i czy każdy produkt, który możemy wykorzystać choćby na evencie, powinien być też na targach. To uważam, że warto coś takiego robić, ale żeby to moim zdaniem był też jakiś dodatek, tak? Czyli stosując choćby stojak na ulotki, on może stać i w firmie, i na targach. No bez stojaka na ulotki tak. Raczej się nie uda, tak? Oczywiście można wynająć hostesę, która będzie chodzić. Klasyczna miseczka już jest niefajna. Klasyczna miseczka, nie? Chyba, że na krówki, tak? Tak. Ale ściana reklamowa, czy świecący kaseton, który ma być przyciągać uwagę, tak? Czyli on stoi na przykład na wejściu do firmy w pomieszczeniu albo w holu, a później go zabieramy na targi, tak? I oczywiście mamy jakąś ekspozycję stworzoną niekoniecznie z tego systemu, ale jest, tak?
Po drugie, elementy świecące, czyli szeroko rozumiane, podświetlane systemy reklamowe, targowe, no też bardzo mocno to ewaluuje, czyli ludzie idą trochę w kierunku tego, że oprócz tego, okej, jednorazowe fajnie, organizator zapewnia, drugie jednorazowe, jakieś, przepraszam za słowisko, fikuśne, eye-catching i wszystko fajnie wygląda, ale światło fajnie, żeby się pojawiło, no bo to światło również przyciąga. No czasami męczy oczy, to trzeba, dla tych, co są wystawcami, muszą o tym pamiętać, że męczy oczy, no ale po co my tam jedziemy, tak? Wystawiamy się dwa dni, więc trochę oczy można zmęczyć, ale ilu klientów dzięki temu przyniesiemy. Więc idziemy trochę w kierunku światła. No i to światło, patrząc przez możliwości teraz systemu, czyli modułowość, brak używania narzędzi, pościanki reklamowe, podświetlane, niepodświetlane, stojaki na ulotki, czy choćby trybunki, przy których siedzimy, no to nie musi być produkt, który jest wykorzystywany tylko na targach. To można dać przedstawicielowi handlowemu, które właśnie pociągnie temat po targach, że jeszcze trochę na jakąś prezentację, tak, pojedzie, prawda? Na prezentację, szybko taki produkt rozłoży i powie jestem, tak? Ale w pierwszym momencie realizacji pomysłu o targach w firmie trzeba usiąść, zrobić burzę mózgów i odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań, tak? Po pierwsze, kto jedzie, po drugie, czy się planujemy później rozstawiać na targach, po trzecie, jeśli ktoś jedzie, to czy chce to rozstawiać, czy to ma być do samodzielnego montażu, czy chcemy przyjechać w garniturze, czy w sukience i po prostu stanąć, tak? Więc jakby to są pytania, które muszą się odbyć już na poziomie firmy i z odpowiedziami na takie pytania należałoby się wówczas dopiero zwrócić, żeby wiedzieć, w jakim kierunku pójść, tak? Jednak musisz wiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jednak świadomość mimo wszystko ludzi, że mogą sobie sami zbudować, jest nadal niska. Oni dopiero do tego dojrzewają później. Mi się wydaje, raczej jestem przekonany, że na tym pierwszym etapie, jak planują, to w ogóle nie myślą, że coś będą sami rozkładać, tak? Ale później, raczej ci klienci później już myślą, a faktycznie ktoś coś rozkładał, fajnie to wygląda, może będzie taniej. No, no też musimy myśleć, tylko dosyć, że fajnie wygląda, modułowo, taniej. Trzeba pamiętać, że w modułowych systemach może ciągle sobie zmieniać rozmiary, ale również grafikę. To też jest bardzo ważne, tak? Czyli na jedną targi mam grafikę A, na drugą targę grafikę B, C, D i domawiasz później tylko u wykonawcy czy producenta grafikę do tego. Więc to są bardzo ważne rzeczy i ktoś, kto często na tym świecie targowym przebywa, no to on wie, że to jemu jest to faktycznie potrzebne. Tak? Dokładnie. Ale jeszcze jeden temat, który jednak firmom trochę spędza sens powiek, jest kwestia powiedzmy magazynowania, bo jeśli to jest branża beauty, jakaś firma kosmetyczna, oni bardzo często mają małe magazyny i teraz zabudowa targowa może być taka, którą przyjedzie ktoś im rozstawi i tutaj jest pytanie A, co z tym dalej, bo oni sobie nie stawią całej zabudowy pomiędzy kosmetyki lub druga kwestia, co w sytuacji, kiedy kupujemy coś mobilnego i też potrzebujemy to magazynować. Jakie będziesz miał podpowiedzi dla takich firm? No myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że ta modułowość systemów, jakie my też mamy w swojej ofercie, czyli M-Frame i Multiframe, no to jest rozwiązanie, które no jest na tyle przemyślane, żeby nie zajmowało po pierwsze dużo miejsca. Tak? Czyli składowanie tego nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ można to układać jedno na drugie albo obok siebie i faktycznie nie trzeba na to bardzo dużego magazynu, żeby to przechowywać. Podobnie z systemem Multiframe, który no składa się, trzeba pamiętać, no coś, co się składa bez użycia narzędzi, no faktycznie nie może zajmować zbyt dużo miejsca. Ma być mobilne, przenośne, w miarę lekkie, ale również stabilne, żeby no faktycznie nie rzucało się też w oczy podczas przechowywania tego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ktoś faktycznie tego miejsca nie ma, no to również może skorzystać z usług przechowywania. Tego z pewnością są takie dostępne u producentów albo u firm, które przechowują tego typu rozwiązania. Więc uważam, że to chyba jest najmniejszy problem i klienci czasami się zastanawiają, o, gdzie ja to będę przechowywał, co ja będę z tym robił, jak to później się zachowa, czy ja dobrze to będę robił. No, podobnie jak z oponami do samochodu, więc te teorie dużo miejsca nie zajmują, no, ale jak ktoś ma tylko balkon, no to może nie wystarczy. Tak, ale my jako asystent wówczas też mamy jakąś opcję dla tych klientów. Tak, mamy opcję przechowywania. Ja jeszcze chciałbym powrócić do Twojego pytania odnośnie tych możliwości, bo produktów poza tymi targowymi, to tak jak chciałem podkreślić, systemy Vario, czyli warto zwrócić uwagę, że czasami wystawianie się na targach to nie jest tylko zaraz
chciałbym, żebyśmy też powrócili do, czy poruszyli temat, jakie są też możliwości, jakie klienci stoiska wybierają, czy otwarte, czy zamknięte, ale jednak chyba ważniejsze jest to, żeby mieć produkt, który przyciąga wzrok, niż to, żeby tam tylko być i postawić, postawić jakikolwiek produkt, tak? Więc... No tak, bo produkt produktem, stoisko stoiskiem, ale największy diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tak. No i właśnie, czy kształt jakiejś ścianki, czy podświetlany element, czy coś bardzo innowacyjnego w postaci takich trochę digitalu, czyli takich cyfrowych rozwiązań, świecących ścianek, systemów, które jednak bardzo mocno przyciągają uwagę, czyli tam się pojawia ruch, tak, czyli coś bardzo innowacyjnego, no to powoduje, że człowieka to interesuje. Jak już podchodzi, jest zainteresowany, no to to powoduje, że dzięki temu no, nawiązujemy z nim współpracę, czy tam relacje, a on później nas zapamiętuje. A, że tam była taka firma, gdzie się, przepraszam, pracownictwo kolokwialne, coś tam się świeciło i mi się to bardzo podobało. Tak, tak? Bo na pewno taka firma spośród 100-200 wystawiających się na danych targach mocno się wyróżni. Tak, tak? Więc no właśnie o to chodzi. Na tej podstawie możemy budować coś swojego na przyszłość, przynajmniej tak, na tak. podstawie kogoś, kto znowu kolokwialnie, ale fajnie wyglądał po prostu na tych targach, prawda? Żebyśmy zostali tam zapamiętani. Ale no niestety trzeba pamiętać, że trzeba być już doświadczonym, doświadczonym klientem, który na targach się wystawia dość, może nie często, ale no przy tym pierwszym, drugim użyciu jeszcze nie wszyscy mają tę świadomość. A później faktycznie dociera to do nich, że nie tylko być, ale trochę i mieć, i wyglądać, ale to bardzo fajne. My w tym pomagamy i takie mamy rozwiązania, które z pewnością pozwolą im i być, i mieć. Tak, a my dostosujemy te szczegóły, o których jest. Tak, pytanie. Oczywiście, no możemy spełnić może nie każdą zachciankę klienta, ale pewnie taką, żeby mu doradzimy faktycznie, pewno, co jest mu potrzebne. Tak? Tak, i na pewno mamy doświadczenie w tym, na co nie warto z kolei wydawać pieniędzy, tak, bo to tak. też jest duży problem klientów, którzy po raz pierwszy się wystawiają na targach, no bo szukają, tak, bo nie wiedzą, więc jakby z naszym doświadczeniem mogą pozwolić sobie na swego rodzaju oszczędność. To prawda. Nie wydając pieniędzy na zbędne rzeczy, a wydając na takie, które pozwolą mu się wyróżnić na tych targach. Tak, czego tego od nas oczekują, że będziemy mieli jakieś nowinki, podpowiemy im jako profesjonaliści i fachowcy w tym, co robimy, co zwróci uwagę klienta i co przyciągnie jego klienta na targach, tak. żeby faktycznie się u niego na stoisku pojawił. A co zrobimy z klientem, który chce jechać, chce się wystawić na targach, chce wyglądać super, mówię o wizerunkowym podejściu, czyli całej zabudowie, natomiast są to dwie panie, tak? I one chcą, one chcą po prostu przyjechać i tam być, ale chcą mieć coś mobilnego. Czy my jesteśmy w stanie im pomóc w tej sytuacji, żeby kogoś wysłać, żeby... Jasne, no oczywiście. Ja w takiej sytuacji, jeżeli jadą dwie panie, które nie mają dużego doświadczenia i tak jak ładnie powiedziałaś, czy w ładnej garsonce, czy w garniturku, to zdecydowanie polecałbym mobilne systemy, może nawet nie targowe, tak? Czyli takie przenośne, które tutaj chociażby widzimy, żeby zwróciły na siebie uwagę. No myślę, że w garsonkach spokojnie sobie też poradzą w rozłożeniu tego, bo tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Jeżeli już tego nie chcą, bardzo się boją albo no nie czują się na siłach, to oczywiście możemy zapewnić im ekipę, która przyjedzie i to po prostu za nie rozłoży. Mamy zaplanowany wyjazd na targi, mamy ofertę stoisk targowych od organizatora targów, ale mam na myśli powierzchnię. Są różne, są stoiska otwarte, zamknięte, wyspowe, narożne, rzędowe. Opowiedz coś o nich. Znaczy, ogólnie to jest właśnie tak, że z reguły organizator wysyła nam taką mapkę i mówi, gdzie chcesz być. Tak? No i tam podaje ceny. Cena za stoisko zabudowane jednorazowo, o którym mówiliśmy, na przykład tyle. Cena ze stolikiem, z krzesłami, tam krzesło tyle, oświetlenie tyle. No i tych możliwości jeszcze, tak jak powiedziałaś, czyli otwarte z trzech stron, to znaczy, że mamy tylko jedną ścianę z tyłu, otwarte z dwóch stron, czyli dwie ściany są zamknięte, albo zamknięte z trzech stron, że tylko od frontu mamy miejsce. Często wybierane, a teraz chciałbym powiedzieć, że nie do końca może to jest dobre rozwiązanie, albo wyspowe, czyli otwarte z czterech stron. I teraz jak sobie klienci o tym myślą? No, większość najpopularniejsze i najtańsze są jednak te zamknięte z czterech stron. Taki jesteś w boksach. No i jesteś otwarta tak naprawdę tylko od frontu, tu jest ciąg komunikacyjny i klient cię widzi, tak? W jednym rzędzie, zależy od targu, może być 20, 50, a nawet więcej stoisk, tylko musicie tak znaleźć, musi przejść cały rząd, żeby cię znaleźć.
Co ja proponowałbym klientom, no to jednak zdecydowałbym się, jeżeli już biorą udział w tego typu targach, więc decyzja, że stoiska powinny być z trzech stron zabudowane, no moim zdaniem nie jest trafna. Bardzo mocno ogranicza. Tak, ogranicza nas po pierwsze, nawet jeżeli wybierzemy, że chcemy zbudować stoisko samodzielnie, na przykład ze ścianek wariat. Czyli zbudujemy sobie, obok mamy sąsiadów, a tu mamy czystą powierzchnię. No to jedną ściankę wario sobie stawiamy po prawej, na przykład 3-metrową prostą, drugą po lewej i trzecią, nawet 6-metrową z tyłu. Mamy stoisko 6x3. No okej, fajnie to wygląda, no inaczej trochę niż te wszystkie, które są w jednym rzędzie, które wyglądają tak samo. Czy rzucamy się w oczy? No nie wiem, no ktoś może wyjść z założenia, że kto ma przyjść, jest spora taka ilość klientów na targach, że kto ma przyjść, to do mnie trafi. No nie zawsze tak jest, to zależy od targu. Więc te, gdzie można wykorzystać te możliwości, żeby nie było z trzech stron zamknięte, to bym proponował. Później się robią z dwóch stron zamknięte, no to już jest dużo lepiej, dlatego że klienci mogą do nas trafić i powiedzmy od frontu i od boku. Ale czasami jest tak, że klienci kupują stoiska otwarte z dwóch stron, a jednak trzecią stronę sobie sami zabudowują. Dobrze chcą być widoczni, proponujemy im również czy systemy reklamowe podświetlane na ten bok, bo chcą być widoczni, czy ścianki reklamowe typu Vario również mogą tak zrobić. Ja jednak mimo wszystko zadbałbym o pewnego rodzaju estetykę. Fajnie zabudowałbym te dwie zamknięte ściany i dał więcej przestrzeni do wejścia klientowi, żeby zagospodarował to stoisko właśnie z systemami typu trybunka, typu stolik, fajne krzesła, które również można zakupić w naszym sklepie malodesign.pl, tak żeby to się fajnie komponowało i żeby jak największa ilość klientów do nas trafiła, czyli zagradzanie się, takie ograniczanie wszystkiego na tym stoisku nie do końca jest dobrze, bo jest spora ilość klientów, którzy no nie do końca lubią wejść na stoisko, zobaczyć co się dzieje, więc no ja bym był za tą taką czystością i otwartością. Mimo wszystko uważam, że najlepsze stoiska są otwarte z jednej strony. Znaczy z trzech stron. Czyli tak jak tutaj musimy widzieć, czy mamy tło. Przyjmijmy, że organizator doprowadza do tego, że no, możesz się wystawić na 4 metry wysokości. Tak? Masz 6x3 stoisko, albo nawet 6x2, czy nawet 3x2. Budujesz sobie kasetą, który ma 4 metry, jesteś widoczna z każdej strony. Estetyczna, ładna trybunka, stolik, krzesła, na pewno cię wszyscy zobaczą. Niedużo cię to kosztuje, bo nie musisz tych dwóch ścian obydwu zabudowywać. Jedziesz z jednym kasetonem i robisz na pewno super, super robotę. I na pewno, moim zdaniem, lepiej zostaniesz zapamiętany niż ci, co są wystawieni, zamknięci z trzech stron. A czasami to ich musi kosztować więcej. Też należy pamiętać, że organizator targów nie zawsze zapewni ci takie stoisko, które byś chciał. Tak? On ci daje coś w standardzie i najbardziej w standardzie dają te z trzech stron zamknięte. Tak, jeżeli chcesz sobie wymyślić, to oni ci powiedzą, no sorry, już musisz iść gdzie indziej zrobić to samemu. I fajnie, bo trafiają wtedy do nas i uświadamiamy im, że coś takiego powinni zrobić. Ale ostatnią możliwością są z czterech stron otwarte. Niektórzy klienci mówią, boją się tych stoisk, ponieważ w teorii wygląda to tak, jak to zaaranżować. No bo z czterech stron otwarte to powinno być w miarę duże. Czyli co, dostają kawałek podłogi? Dostają, tak, kawałek podłogi na przykład 6x6 i sobie radź. Tak? Oczywiście możesz od organizatora na środku sobie postawić, my na to mówimy kantorek, czyli takie powierzchnię użytkową, gdzie trzymasz swoje rzeczy osobiste, katalogi, możesz robić kawę, ekspres. Stawiasz jedną wysoką taki kantorek, przyjmijmy na 5 metrów wysoki, możesz go sobie obrędować z każdej strony. Bardzo fajne i charakterystyczne jest to, że możesz sobie podwiesić również element, czy świecący, czy nieświecący, u nas też są takie systemy podwieszane, że będziesz widział, jak czasami kierujemy swoich klientów, spójrz na górę, zobaczysz, tam coś wisi i tam jest to moje logo XYZ. I okej, mamy, opowiedziałeś o czterech rodzajach stoiska targowego, czyli powierzchni wynajmowanej od organizatora targów. I w styczniu jedziemy na jedne targi do Poznania, w lutym jedziemy na drugie targi do Warszawy, a w marcu jedziemy do Łodzi. We wszystkich trzech miejscach mamy inną konfigurację metra kwadratowego stoisk, ale
chcemy wybrać jedną zabudowę targową. Chcemy jak najmniej pieniędzy wydać na zabudowę, żeby móc się wystawić w różnych tych miejscach. Czy jest coś, co możemy zaproponować klientowi w takiej konfiguracji? No jasne, no to właśnie są te modułowe systemy, czyli kupujemy jedną konstrukcję. U nas ten system nazywa się M-Frame, czyli zabudowa targowa składająca się z ram różnych rozmiarów. Składa się to bardzo prosto jak ludzki Lego, nie używamy do tego narzędzi. I możemy sobie je dowolnie modyfikować, możemy je dowolnie łączyć. I jedyne, na co trzeba było zwrócić uwagę, oczywiście też tak to można zaprojektować, że konstrukcję mamy jedną, możemy sobie zrobić ścianę, nawet jak masz stoisko z trzech stron otwartą, to zrobisz ścianę tylko prostą. Jeżeli masz z trzech stron zamknięte, to z tych samych elementów zrobisz sobie ścianę z tyłu i po bokach, prawda? Jedyne, na co trzeba było zwracać uwagę, to tylko grafika, tak? Że fajnie by było jednak mieć większą ilość ram i modyfikacji, które można zmieniać z zbudowaniem daszków, można z tego zbudować podesty, można z tego zbudować trybunki, czy nawet ewentualnie stoły, ale grafiki, które nie są dużym kosztem, czyli wymiana tych grafik do systemów modułowych, fajnie by było jednak zmienić i dostosować do tych odpowiednich targów. Ale co ważne, zawsze można by było dostosować na przykład taką jedną grafikę, która zawsze będzie. I co najważniejsze, jak masz duże stoisko, czy kupujesz kilkanaście, są klienci, którzy nawet kilkadziesiąt ram kupują, to oni w tym samym czasie się wystawiają. Oni po prostu korzystają tego jak z klocki Lego i w tym samym czasie się wystawiają na jednych targach i na drugich, nie wiem, w Warszawie i w Poznaniu, bo są takie branże, że te targi na siebie nachodzą i mają stoisko, więc okay, jak to się buduje, to tylko zależy od nich. Dzisiaj wiemy o tym, że w przyszłym roku mamy targi styczeń, luty, marzec. Znamy powierzchnię targową tylko styczniowych targów, nie znamy jeszcze powierzchni targowej targów z lutego i z marca. Czy my, żeby zakupić taki system, czy my odgórnie musimy powiedzieć, na jakie targi się wystawiamy, jaka jest powierzchnia metrów kwadratowych i w jakiej konfiguracji stawiamy? Czy jest opcja ewentualnego dokupu później, jeżeli będziemy potrzebowali dodatkowych ram, dodatkowych elementów? No właśnie, ogromną korzyścią tego systemu jest to, że zawsze możemy sobie dokupić czy mniejszą, czy większą ramę, zawsze możemy dokupić sobie nawet podłogę, dodatkowe elementy doświetlane, czyli podświetlane systemy, kasetony, które można złączyć z taką zabudową targową. No tych możliwości, one są nieograniczone tak naprawdę, więc z reguły klienci i my do tego też przyzwyczailiśmy, którzy mają nasze modułowe stoisko, oni się tak nie martwią na pół roku przed, tylko mówią, ok, wiemy, będziemy myśleć miesiąc przed, wiemy, że mamy ramy, wiemy jak to zrobić, tylko nam pomożcie, ewentualnie za miesiąc przed targami będziemy wiedzieć może jakie są jeszcze nowinki. Zastanowimy się, czy chcemy podest, czy chcemy podłogę, czy to ma być podłoga ewentualnie podświetlana, czy nie, bo też są takie możliwości w modułowych systemach, więc no jak najbardziej, tak jak mówisz, zawsze można coś dokupić, zawsze można coś ewentualnie rozbudować, czy zmniejszyć rozmiar, no tutaj te możliwości są. No dobrze, czyli mówisz cały czas o systemie M-Frame i to jest jedyny system modułowy, który posiadamy w swojej ofercie, żeby móc zabezpieczyć klienta? Znaczy tak naprawdę wszystkie nasze systemy są modułowe, jako takie, przenośne. To się tak fajnie nazywa modułowe. Jest jeszcze system multiframe, który jest o wiele, wydaje mi się, może nie tyle łatwiejszy w obsłudze, ale zdecydowanie łatwiejszy w transporcie. Też nie wymaga żadnych narzędzi. Są pewne ograniczenia oczywiście przy tym systemie porównując z M-Frame'em, ale no, większość zdecydowana klientów jednak już jest na tyle świadoma, że kupują ten produkt i sami budują. Trzeba wiedzieć o tym, że to faktycznie zajmuje dużo miejsca. Innowacyjne jest na pewno to, że bardzo mała ilość klientów wie, że to jest w ogóle wydruk na tekstyliach, tak? Niektórzy myślą, jak to? Ja mam zabudowę 3x3 metra, ja mam to osobowym samochodzie wozić, a gdzie jest wydruk w tym wszystkim? No wydruk jest na tekstylia, złożony w kostkę, bardzo łatwo montowany na tak zwany SEG, czyli Silicon Edge Graphic. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, większość zdecydowana nie wie, jak to działa i są raczej zaskoczeni pozytywnie, że faktycznie coś takiego jest, więc i podobnie jest z innymi systemami, czy kasetony, które możemy ze sobą łączyć, też są modułowe, bo kasetony możemy łączyć ze sobą na przykład na magnesy, tak? Może to być samodzielny system, ale możemy rozbudować nieograniczoną ilość metrów i łączyć je ze sobą, tak? Więc modułowość jako taka
Co najmniej 3 warianty. No, nawet więcej. Oczywiście można zbudować bardzo dużo elementów. Jednak klienci najbardziej interesuje ich tam, gdzie jak najmniej mogą myśleć. Mhm. Tak? Czyli my za nich trochę pomyślimy. Mówisz o SEG-u, to teraz pokażemy, jak działa SEG. Mamy grafikę tekstylną, którą zakładamy na ramy aluminiowe, ale są ważne 3 elementy, o których należy pamiętać przy zakładaniu grafiki. Najpierw zakładamy górne rogi, później zakładamy dolne rogi. Wciskamy gumkę silikonową w górną ramę, boki, na samym końcu dół. Zabudowa targowa to nie tylko stoisko jako powierzchnia, to nie tylko zabudowa za nami to, co stoi, to już diabeł, tak jak powiedzieliśmy, tkwi w szczegółach. To są akcesoria, to są szczegóły typu podłoga, stojak na ulotki, o których usłyszycie w odcinku o akcesoriach targowych. Zapraszamy.